Akademia Kreatywnego Futbolu w takim okresie świątecznym, już ostatnie dni przed świętami, inne jakby rodzaje zajęć, czy nie ma taryfy ulgowej i tempo jest zawsze takie samo? Tempo jest zawsze takie samo. U nas nie ma innych zajęć. Te zajęcia są po prostu już od początku naszego funkcjonowania ściśle określone. Ten system szkolenia został ściśle nakreślony, opisany i my po prostu go cały czas realizujemy. Zajęcia lekko atletyczne, powiedziałbym nawet takie, czyli sposobu poruszania się po boisku, pracy rękoma, dużo takich zajęć w tej pierwszej części, takiej rozgrzewkowej, tak można powiedzieć? No jak najbardziej. Nasza myśl szkoleniowa taka właśnie jest, że dużo u nas zajęć jest motorycznych, sensorycznych i nauki biegu. Nie nazwałbym tego zajęciami lekkoatletycznymi, bo my nie chcemy z młodych piłkarzy zrobić lekkoatletów, tylko chcemy poprawić ich aparat ruchowy, a więc chcemy, żeby młodzi piłkarze nabierali innych cech motorycznych, żeby za parę lat dysponowali inną jakością, jeżeli chodzi o bieganie. Technika piłkarska, na co dzisiaj zwracaliście uwagę? Cały czas jest operowanie piłki, cały czas jest czucie piłki, cały czas chcemy, żeby dzieci kontrolowały piłkę, żeby jak najczęściej ją operowały. Jesteśmy na takim etapie, gdzie musimy cały czas przyswajać te techniki piłkarskie dzieciom, żeby po prostu jak najszybciej udało im się zapanować nad piłką. Najbardziej ulubiony moment to gra, czy coś innego? Czy zawsze tak jest, że palą się do gry? Znaczy ja powiem w ten sposób, że jesteśmy mile zaskoczeni, bo treningi motoryczne i nauki biegu cieszą się popularnością wśród dzieci, dlatego że dla nich jest to coś nowego. Oni tego na co dzień nie mają i na pewno te treningi są dla nich dosyć sporą ciekawostką i nauką, no ale gra sama w sobie jest zawsze najprzyjemniejszym momentem. Po to się trenuje, żeby o to chodzi, po to się trenuje, żeby grać, a więc ta gra na pewno sprawia im na koniec olbrzymią przyjemność. Zacząłem od świąt, zapytam takie pytanie może jeszcze nie na tym poziomie dla tych dzieciaków, ale zawodowi piłkarze dostają rozpiskę, jak mają się, nawet znaczy, rozmawiają z trenerem, jak mają się odżywiać i tak dalej, wiadomo, są święta, ten cały świąteczny czas. Czy wy takie tematy poruszacie, jeżeli chodzi o takie prowadzenie się sportowe, powiedziałbym tak? Znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o święta, to my, można powiedzieć, że funkcjonujemy jak ligi włoskie, hiszpańskie, gdyż u nas nie ma przerwy praktycznie, a więc my cały czas trenujemy. Okres świąteczny jest przerwą dla wszystkich i w tym czasie spędzamy święta w gronie rodzinnym. I tutaj ciężko jest dzieciom cokolwiek odmówić przy świątecznym stole. Po świętach od razu wracamy do treningów, a więc ta przerwa jest tylko na czas świąt, a my indywidualne rozmowy z rodzicami, jak i też z dziećmi prowadzimy. Oczywiście, że tak, bo jeżeli jest jakiś problem, który występuje w domu, jeżeli chodzi o na przykład wyżywienie, wiadomo, jak z dziećmi czasami jest, czy o słodycze, czy o fast foody. Jeżeli jest temat, że ktoś za długo siedzi przy komputerze, bo też takie tematy przerabiamy, my po to jesteśmy i namawiamy rodziców do tego, żeby z każdym takim problemem do nas też przychodzili, bo chcemy poprzez właśnie sport, poprzez piłkę tutaj no też... No i autorytet trenera też swoją drogą. Oczywiście, dlatego chcemy tutaj też pokazać, że nie jesteśmy tylko i wyłącznie trenerami na boisku, ale chcemy też być pomocni, jeżeli możemy zaingerować w dzieci, jeżeli chodzi o zajęcia pozatreningowe i o wyżywienie. Jesteśmy po prostu do dyspozycji każdego rodzica. Teraz nas spotkała w weekend taka niecodzienna sytuacja, bo jeden z naszych uczestników złamał rękę, bo za mało mu było treningu w naszej akademii i jeszcze przed domem cały czas się doszkalał, pośliznął się i złamał rękę i byliśmy też obecni w szpitalu u niego, żeby go odwiedzić, żeby mu dodać trochę otuchy, żeby go zmobilizować do uprawiania dalej piłki. No bo to są dzieci, tak? My jesteśmy za nie odpowiedzialni na treningu, jak i też za treningiem, a więc cały czas jesteśmy pomocni. Można powiedzieć, że 24 godziny na dobę.